Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie, ja jestem Royal i zapraszam was do kolejnego odcinka z Piły na moim kanale. Tym razem będzie to już 6 odcinek, no i niestety w poprzednim materiale zostaliśmy wystawieni na kolejną próbę. Oczywiście próba ta polegała na ucieczce z kotłowni. Dlaczego? No odpowiedź jest prosta. Niestety ciśnienie w rurach było zbyt duże i tak naprawdę rozsadzało je na wszystkie strony świata. A więc mieliśmy 2 minuty i 30 sekund na to, aby uciec z tej kotłowni. Oczywiście udało nam się pokonać tą próbę, udało nam się po raz kolejny uciec i przeżyć, a więc moi drodzy, lecimy dalej. Z tego co pamiętam, tutaj musieliśmy grzebać w tym kwasie po to, aby zdobyć chyba jakiś klucz. Całe szczęście tym jak na razie się nie przejmujemy. No i wychodzi na to, że tak naprawdę powinny nam się otworzyć te drzwi. Otóż to, udało nam się zdobyć klucz, a więc przejdźmy dalej. Jak sami widzicie, niestety ten gościu nie zdołał przeżyć. Aha! Co to było? No i z tego co widzę, ma, a raczej miał to samo urządzenie, co my mamy aktualnie na szyi. Więc musimy tak naprawdę uważać, żeby nie skończyć tak samo jak on. Tak, kula inwalidzka nie jest nam potrzebna. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tej broni, którą aktualnie posiadamy. No i tak, kolejna rura, strzykawka. Nie, strzykawka również nie będzie mi potrzebna. Prawdę mówiąc, niestety kij, który posiadamy, wystarczy nam na 3 uderzenia, ale mam nadzieję, że to powinno jak na razie nam wystarczyć. No i tak. O nie! Czemu on spalił się żywcem? Przecież wydaje mi się, że raczej po raz kolejny tak naprawdę ta osoba nie miała jak uciec z tego pomieszczenia. No dobra, moglibyśmy iść prosto, ale najpierw sprawdzę sobie te drzwi. Akta. Nazywam się Francis. Jestem nowym głównym konserwatorem. Chciałbym się przedstawić i powiedzieć, że będzie mi bardzo miło z wami pracować. Tak na marginesie, mój poprzednik nie zostawił mi żadnych wskazówek odnośnie zakresu moich obowiązków, a żaden z jego byłych pracodawców nie chce mieć ze mną nic do czynienia. Poza tym, klucze poprzedniego głównego konserwatora są kompletnie zardzewiałe. Wyglądają, jakby ktoś próbował je czyścić parą lub coś w tym stylu. Francis Merkin, główny konserwator. Aha, rozumiem. Kij od mopa. Nie, kij od mopa nie jest potrzebny. No tak, nie dostał on żadnych informacji. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby on tam siedział. Słuchajcie, coś tu widzę. Tylko nie wiem co. Nie. Okazuje się, że tutaj nic nie ma. Aha. Tu chyba byliśmy z tamtej strony. A przynajmniej tak mi się wydaje. Możemy włamać się do tej drzwi, a więc spróbujmy. Może rzeczywiście będzie warto. Nie w tą stronę. Ojojoj. Wszystko się kręci. Dobra. No i udało nam się otworzyć te drzwi. Nie. Po raz kolejny kulę chciałem. O nie. Zwiało moją broń. Cholera. Gdzie jest moja broń? No nie. Słuchajcie. Ha, jest. Przeraziłem się, że już będę musiał radzić sobie z przeciwnikami przy pomocy tej kuli. Całe szczęście oczywiście, że nigdzie nam nie zniknęła ta broń. A więc tak, moi drodzy, no nic tutaj nie ma. Wychodzi na to, że musimy iść dalej. Magazyn. Skoro tak, to już przeczytałem. A możemy tutaj zamontować pułapkę. Czekajcie, czy mi się wydaje? Nie, miałem wrażenie, że ktoś tu idzie. O, nie! O, wiedziałem! Wiedziałem, że ktoś tu będzie szedł. Montuj szybko tą pułapkę. Jest! Pięknie go odstrzeliło, słuchajcie. Aha. Czyli za chwilę zacisną się te szczęki, które zmiażdżą mu głowę. Spójrzmy, jak to będzie wyglądać.
Nie wiem, ile czasu musimy czekać na taki piękny widok. Wychodzi na to, że tak, właśnie. No cóż, gdyby może nie chciał tak ze mną walczyć, to inaczej by się to dla niego skończyło. No ale że niestety był strasznie zdeterminowany, no to nie miałem innego wyboru. Musiałem go załatwić. No i tak, jak na razie jest tutaj pusto. Możemy podnieść rurę. Dobrze. Udało nam się uniknąć po raz kolejny śmierci. Czekajcie, jak to działa? Aha, rozumiem. Prawdę mówiąc, pierwszy raz przyglądam się temu urządzeniu. Już wiem, jak to działa. Wyłączyliśmy ten płomień, który tam był. Aha, chodzę po szkle. Niedobrze. Naprawdę, ten szpital jest straszny. Aj! Niepotrzebnie. Dobra, wyleczyliśmy się. Mogę jeszcze sprawdzić, co znajduje się w tych drzwiach. Nie wiem, czy warto, ale myślę, że tak. Dobrze, udało nam się. Słuchajcie, oby tutaj było coś dobrego. Możemy podnieść kij. Ale wolę mój kij, który jest wyposażony w te dodatkowe kolce. Aha. Udało mi się. Dobrze. Czwóreczka. Jedyneczka. Trójeczka. Aj! Mało brakowało. Jeszcze raz w takim razie musimy to zrobić. Wychodzi na to, że w takim razie coś tutaj może być ciekawego. Nie wiem, czy ja powinienem to robić krok po kroku, czy może jednak... No nie, wychodzi na to, że nie. Dobra, mamy to. Udało nam się otworzyć szafkę z lekarstwami. No i tak. Co innego mogłoby być w szafce z lekarstwami? No oczywiście, że tylko strzykawka z lekiem. A już łudziłem się, że będzie coś fajniejszego, że będzie jakaś ciekawa broń. Albo coś w tym rodzaju. No nic, idziemy dalej. Aha, słuchajcie, w telewizorze widnieje ten puzzle. Puzzle, o którym wam wspominałem już na samym początku gry, tak naprawdę. Coś tutaj jest nie tak w takim razie. Rura, puzzle. Po co on nam jest potrzebny do szczęścia? Słuchajcie. Tam był jakiś świr. Ja się bardzo go boję. Oczywiście będzie chciał ze mną walczyć. No i po raz kolejny wszedłem w szkło. Uważajmy na każdy krok. Au! Dlaczego tak się dzieje? Może powinienem się wyle... O cholera! No tak, czyli tak naprawdę teraz przyszedł czas na sprawiedliwość. Wrobił on niewinną osobę i tak naprawdę sam teraz będzie musiał za to zapłacić. Krematorium. Słuchajcie, widzę tutaj aparat. A więc podnieśmy go i sprawdźmy, czy jest tutaj jakaś ciekawa informacja dla nas, która mogłaby nam pomóc. Zapalniczka? No tak. A picture is worth 1000 words. Może zostawimy tą zapalniczkę w spokoju i weźmiemy aparat. Może on nam się bardziej przydać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Krematorium. Wiem, cały czas kierujemy się w stronę krematorium. Aha, czyli tak, teraz nie będziemy niestety mieli zapalniczki.
Możemy tylko walnąć sobie flesza. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, jak mam być szczery. Wow! Cholera, to wygląda... niezachęcająco. O nie! Wręcz bardzo, nie? Find the true. Odkryj prawdę. W każdym skrzydle jest apteka i składnik chemikaliów. Aby zapewnić ciągłość dostaw leków i środków dezynfekujących, należy uzupełnić ich zapasy w miarę zapotrzebowania. Odpowiedzialnym za codzienne uzupełnianie personelem będzie zespół pielęgniarski. Informujemy, że centralnym magazynem leków jest apteka szpitalna, a w przypadku środków dezynfekujących jest to magazyn chemikaliów zlokalizowany w piwnicy. W piwnicy już chyba byliśmy. Ja naprawdę nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że tak naprawdę wyciągnęliśmy, a raczej, że schowaliśmy tą zapalniczkę. Bo obawiam się o każdy krok, jaki wykonujemy. Krematorium. Myślałem, że tutaj coś leży. No nic, wychodzi na to, że tak naprawdę będziemy później potrzebować tego aparatu. Chociaż kto wie, mam nadzieję, że się nie mylę. Aha, możemy iść. Dlaczego tutaj wiszą jakieś świnie? Nie rozumiem. Przyciągnij lub przepchnij, aby przejść dalej. Swoją drogą... kompletnie zapomniałem o tym, że możemy... zabarykadować jakieś drzwi. Praktycznie tylko raz mieliśmy okazję to zrobić. Nie wiem, czy w ogóle pamiętacie. Chyba bodajże w czwartym materiale, w czwartym odcinku mieliśmy właśnie do czynienia z czymś takim. No nic, idę dalej. Podejrzewam, że teraz zamkną się te kraty, chociaż kto wie, wieszak rzeźnicki. Aha, albo mamy pociągnąć. Albo mamy przepchnąć. Mamy dwie opcje. I która tutaj tak naprawdę będzie poprawna? Zbadajmy najpierw te szafki. Tutaj nic nie ma. No dobra, czyli wychodzi na to, że musimy... przeciągnąć ten wieszak. I w tym momencie powinno nam się odblokować jakieś przejście. Wychodzi na to, że chyba jednak nie mamy takiej opcji. Aha, czyli musimy zrobić to krok po kroku. I w tym momencie odblokuje nam się tutaj przejście. No tak, wszystko jasne. Tylko co dalej? Nie zapominajmy o tym, że nie mamy zapalniczki, która tak naprawdę bardzo nam pomagała w wielu sytuacjach. A teraz niestety będziemy skazani na jakiś głupi aparat, który błyśnie fleszem i tak naprawdę nie pomoże nam w żadnym stopniu. Jest. Kolejny punkt kontrolny osiągnięty, a więc jesteśmy bezpieczni, moi drodzy. Chociaż kto wie. Słyszę jakieś kroki, ale najprawdopodobniej to są kroki, które wykonuje nasz detektyw. Czy tutaj znajdziemy coś konkretnego? Aha, widzę tam jakiegoś gościa. Tak, możemy w tym momencie tutaj zamontować pułapkę, więc wychodzi na to, że będziemy musieli z niej skorzystać. Jak nic, będzie trzeba z niej skorzystać. Tylko pytanie, w którym momencie i w jakiej sytuacji? Czy mi się wydaje, czy widzę tam kolejnego przeciwnika, który jest zdecydowanie większy od nas? O, matko. O, cholera, ale się wpakowałem. Taki głupi błąd. Słuchajcie, na każdym kroku starałem się uważać na pułapki. Na pułapki, które mogłyby nas zaskoczyć. A tu taki psikus.
No nic, idziemy dalej, słuchajcie. O, nie widziałem jej. Jest, teraz ją widzę. Coś tutaj się świeci. Najprawdopodobniej ktoś tutaj spalił się żywcem. Powiedziałem, nie zbliżaj się. Skoro tak powiedziałeś, no to czekam. Niestety, to będzie twój błąd. Pięknie. Słuchajcie, ładnie go załatwiliśmy. Tylko żebyśmy my siebie nie załatwili tak w taki sam sposób jak przed chwilą. Au, szkło. Do tego jeszcze ta muzyka. Przeszukajmy zwłoki. Tak, mamy gwóźdź. Moglibyśmy po raz kolejny uzbroić tą pułapkę, ale jak na razie zostawię sobie ją w spokoju. Aha! Czy jednak warto było? Dobrze. Pięknie. Niepotrzebnie w ogóle oni zaczynają z nami. Pytanie, czy znajdziemy tutaj kolejnych przeciwników, którzy będą chcieli się z nami zmierzyć? No nic, w takim razie powinniśmy uleczyć naszego detektywa, no bo jak sami widzicie, troszkę go raniłem, chodząc po tym szkle. Widzę, że tutaj coraz widniej się robi. Pokonaj przeciwników i zdobądź klucz. Uratuj Jenningsa Fostera. Kolejna układanka. Niestety klucza nie mamy. Aha. Dwie! O, cholera. Czekajcie, on nic nie widzi. Czy mi się tylko wydaje? No powiedz coś do diabła. O nie! Gonisz mnie! Uhu! Ale jazda! Ja! Nie pobiegniesz tędy! Ole mnie wkopał! Nie dowierzam w to, co on mi zrobił. Słuchajcie, wepchnął mnie na tą pułapkę, na którą wpakowałem się przed chwilą. To było niemożliwe. Za 5 sekund wyjdzie nasz kolejny przeciwnik. Po prostu ja się na niego zaczaję, skoro on i tak nic nie widzi. Spójrzcie na to. On ma włożone coś w oczy. Ohydnie to wygląda. Spróbuję go załatwić naszym kijem. Jest. Pięknie. I ostatni strzał. Udało nam się. Do tego dosyć zabawnie się zbugował. Najprawdopodobniej tutaj znajduje się klucz. Otóż to, klucz do kotłowni. Udało nam się. Niestety nie mamy żadnego narzędzia. Narzędzia, które mogłoby pomóc nam w walce. Najpierw wolałbym rozejrzeć się po tej lokalizacji. Tylko tak. Aha, tutaj jest pułapka. Kolejna pułapka. Całe szczęście, że oczywiście udało mi się ją wypatrzeć. Tylko pytanie, czy jest tutaj więcej takowych pułapek? Wcale bym się nie zdziwił, aha, tam jest szkło, a więc wolałbym nie przechodzić na drugą stronę. No chyba, że nie będziemy mieli wyboru. Jeżeli tak, to czekajcie, to są otwarte drzwi. Możemy zgarnąć sobie apteczkę, ale widzę, że mamy pełny ekwipunek, a więc wyleczmy się. No i tak, udało nam się. Nabój do strzelby. Oczywiście, jak najbardziej przyda nam się. Już myślałem, że się wpakuje. Odblokuj zasuwkę. Otwórzmy sobie te drzwi. Może będą one nam potrzebne do jakiejś ucieczki. I tak. Rozbrojmy kolejną pułapkę. Udało mi się ją jakoś wypatrzeć. A, znajdujemy się po tej stronie, która tak naprawdę... Czekajcie, czy tu są koktajle Mołotowa? Czy my możemy rzucać koktajlem? Spróbujmy. Na razie nie mogę. Możemy zrobić... Nie chcę się leczyć. Ej, podniosłem koktajle, ale mimo wszystko nie wiem... Spróbujmy. Nie, nic się z nim nie dzieje.
Teoretycznie możemy go wyrzucić, ale nie wybucha on jak prawdziwy koktajl Mołotowa. Coś tutaj się rozlewa. Czyli jeżeli mielibyśmy zapałki, ewentualnie zapalniczkę, no to moglibyśmy podpalić przeciwnika, który mógłby nas zabić. No ale tak czy siak nie zmienia to faktu, że oczywiście nie mamy takowej zapalniczki, a więc nie możemy skorzystać sobie z takowych koktajli. Dobra. Szafka, biurko. W biurku znaleźliśmy kawałek drutu oraz nabój do strzelby, ale jak sami widzieliście, ekwipunek mamy pełny. Tu nie chcę iść. No i wychodzi na to, że to by było na tyle. Odblokujmy tą zasuwkę. Pyk, pięknie. W takim razie teraz wypadałoby otworzyć te drzwi. Czekajcie, nie ma tu pułapki? Nie ma. A, znowu te płomienie. Uratuj Jenningsa. Udało nam się otworzyć drzwi do kotłowni, tylko pytanie. Tak, tutaj znajduje się Jennings. I to ta znana nam, bardzo dobrze nam znana z filmu, pułapka. A, niestety, że nie ma żadnej informacji. No tak, rzeczywiście detektyw jest teraz bardzo w trudnej sytuacji i słuchajcie, niestety nie mamy żadnych korb, ani pokręteł, ani nic, co mogłoby nam pomóc. Tutaj coś mamy. Oj tak, zapalniczka teraz by się nam bardzo, bardzo przydała. Nic tutaj nie widzę. W takim razie szukamy dalej. Obawiam się tylko o to, że niestety nie uda nam się ocalić tego gościa na czas. Szkoda. Bardzo szkoda. Chociaż bardzo bym chciał, ale niestety chyba będziemy musiał ponieść. Czekajcie. Mechanizm przekładnikowy. No tak. Jednak mamy taką możliwość, a więc dobra, pospieszmy się. Nie mamy innego wyboru. Pyk. O, cholera. To urządzenie opada w dół. Nie chciałbym, żeby rozcięło go na kawałki. Czekajcie. Dobra, jedno mamy za sobą. Udało nam się podnieść do góry. Teraz z tej strony musimy do tego podejść. Pyk, 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 pyk. Cholera, mamy bardzo mało czasu. O nie. Dobra, wracamy do gry. Słuchajcie. O nie, tak to nie zadziała. Dobra, to musimy to cofnąć. O nie, znowu opadło. Może byśmy tak... Aj! Nie! Nie o to chodziło. Nie, 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 nie! Tylko nie to! Zbyt mało czasu. Dobra, mamy to. Jakoś to idzie. Aj! Czy wyrobimy się na czas, moi drodzy? Jest! Słuchajcie, udało nam się. Udało nam się po raz kolejny podnieść ten tasak, ten topór, który w każdej chwili mógłby opaść na dół i niestety przeciąć na kawałki naszego
Naszego podejrzanego tak naprawdę, bo niestety zabił on bezdomnego, do tego wkopał kolejnego bezdomnego. A więc teoretycznie powinien on zapłacić za swoje grzechy. No ale niestety my jesteśmy funkcjonariuszami policji, a więc musimy uratować mu życie. Tylko nie wiem, czy nam to się uda. Bardzo się o to obawiam. Dobra, dobra. Ajajaj. Źle to zrobiliśmy chyba. Nie. Tak to nie będzie działać. Czuję, że go w tym momencie nie ocalimy. Cholera. Nie, 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 nie. Za mało czasu mamy, za mało. Zbyt szybko wszystko się dzieje. Jest. Słuchajcie, mamy postępy. Nie. To nie będzie działać. Może tutaj jakbyśmy tak walnęli. Nie, to też no. A tu? No nic. Nie działa. Nic nie działa. Słuchajcie. Naprawdę nie wiem, jak do tego mam podejść. Ajajaj. Przepraszam. Ja nie chciałem. Naprawdę. Próbowałem cię ocalić. Ale chyba to nie będzie możliwe. Tak. No tak właśnie myślałem. Przecięliśmy go na kawałki. Niestety nie udało nam się go ocalić. I podejrzewam, że... to jest dla nas koniec. Słuchajcie, jesteśmy na samym końcu i nie wiem, prawdzie mówiąc, czy uda nam się wyrobić na czas, no ale nic, będziemy próbować. Teoretycznie to jest najprostsza część, ale praktycznie tak naprawdę wątpię, że właśnie, że tak wszystko łatwo pójdzie. Szkoda, naprawdę szkoda. Więc musimy to jakoś dookoła sobie obejść. Cholera, mało czasu, bardzo mało czasu. To jest bardzo zła wiadomość. Byk. Tutaj mały. Tutaj będzie ten średni najprawdopodobniej. Ojejaj. Strasznie goni nasz czas. Dobrze. O cholera. I teraz co tu zrobić? Może ten duży? Nie. No nie. Słuchajcie. Cholera, nie mam rady. Naprawdę, nie wiem. Może ten mały? Nie, ten mały nie będzie działać. Niestety. Przykro mi bardzo, kolego, chyba cię nie uratuję. Chociaż bardzo bym chciał. Ale nic, będę próbował. Może być. Cholera, nie zdążę, nie zdążę. Czuję to, że naprawdę nie zdążymy. Właśnie. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej ciężkiej zagadki. No i coraz bliżej oczywiście tego, żeby uratować tego zabójcę. No i tak, udało nam się. Słuchajcie, uratowaliśmy mu życie. Podejrzewam, że... wow! Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę gdyby ten topór zatrzymał się nad jego głową, to tak czy siak nie udałoby mu się oszukać przeznaczenia. He was homeless. He didn't have a family. He meant nothing to anyone. What about the innocent man you put in prison? What about his family? But he didn't have to come to that. I told you just walk away. But no, I had to get your arrest. You put me in a corner, Tab. I just did what I had to do. What you had to do? Destroy two people to protect your way of life?
At least I have something to protect. You know what, Tap? We're all here because of you. So save me the preaching, all right? I'm not dying so you can catch the boogeyman. You deserve each other. Znajdź kolejną wskazówkę od Jigsawa. No dobrze, moi drodzy, udało nam się uratować tego mordercę, który niestety nie dość, że zabił bezdomnego, to jeszcze dodatkowo wkopał niewinną osobę do więzienia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli oczywiście wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią. Jeżeli oczywiście macie jakieś zastrzeżenia, bądź chcielibyście zobaczyć coś na kanale, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. A ja teraz się zawijam, tak więc widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!